parasolkami, sztandarami. Ktoś nas zauważy. Niech ci, którzy zostali dzisiaj w domach, zauważą nas w mediach. Dziękujemy szczecineckim mediom, że nie wystraszyły się deszczu i uznały, że możliwa jest grupa takich zdeterminowanych wariatów życia jak my, która mimo strug deszczu przełaszeruje dzisiaj w Szczecinku. Bo każde życie jest bezcenne. A zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie zmówili mu daru z samym siebie. Choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Zobaczenia Rzeczyńskiego już od chwili zarejestrowania ciąży.